bona fide tribe killer from the streets. It's war now. Show these motherfuckers what it means to be Sun On Yi! That's what worries me, Wei. You're what? Ponownie Slipping Nose, właśnie przed chwilą wyszedłem z klubu, a widzę, że jest znowu mam czkawkę. Zaczęła się misja. O! Ciągnę go. Stop, you fucker! A, spróbujemy go dorwać, to są w ogóle dwie skrzyneczki. I'm Sun On Yi, asshole! Nasz durna czkawka. Drop it. O, nie ty, sorry. No muszę się za chwilę kurde znowu napić. No ale gonimy go, gonimy. Nie ma co. Dobra, mam go. Jest. No tu jesteś, dobra. No i masz, oberwałeś. I się nie. No, wiesz co, ja skorzystam z okazji, że napiję. Niewiele brakuje do 7 poziomu, więc może jeszcze coś wykonamy dzisiaj. Może teraz coś będzie lepiej. Dzięki. Tutaj podjechałeś. I zobaczmy mapę. Co to jest? A to strata triady. Eskortowanie sojusznika 2. Daj się wszystko. Nie, my jedziemy tutaj. Na szybkie dziewczyny. To jest nasze kolejne zadanie główne. Oczywiście ja zawsze muszę się zagapić na minimapę. Zobaczcie, czy dobrze jadę. Z drogi! Guess wanna have fun. Kurde, chodzi mi to teraz tak trochę po głowie ten refrenik z poprzedniego odcinka. No nagrałem, wiecie, zaraz po poprzednim. No więc po prostu wygodnie, mam dzisiaj czas, więc troszeczkę sobie nagram. A to, że to się pojawia w odpowiednich odstępach czasu, no to już wiecie. Mogę pracować ewentualnie nad innymi produkcjami, bądź po prostu byczyć. Ha! Nikt nie załapał. Wow! Cofając autobus. Dobra. Zobaczmy, co tutaj się będzie działo. I don't mind you fucking her. It's one of the perks. But she has to understand the consequences if she disappoints me. Are we clear? Of course, Sonny. You're not getting attached, are you? A man of your caliber? You don't need to worry about that. I hope not. Wei, come in. Have a drink. You ever fuck some famous pussy, Wei? Not yet. Maybe one day. It's a trip, man. Let me tell you. You drive by one of those billboards the size of a building, and you tell yourself, I'm going to her place, bend her over the table, and and then you do it. There's no other feeling like it. Yeah, okay. Speaking of stars, I need to go pick up Vivian. Let Wei do it. You and I have more business to discuss. How about it, Wei? Think you can handle a smoking hot starlet for the day? Sure.
You know, as long as Ricky doesn't think I'm moving in on his territory. Nah, of course not. Here, take my car. You take good care of my little starlet. Go ahead and fuck her if you want. Just don't damage the goods. Nic sobie nie zrobimy. Ricky ją lubi, więc... A ten facet jest tak obleśny czasami, jak się go słucha, Sony, że naprawdę... No nie, ma nie, ten Ricky ma niezłą brykę. Dobra, jedźmy po Vivien. Pytam też, że gdzieś będzie jakaś właśnie misja trochę skradankowa. Nie wiem, czy to przynajmniej właśnie nie związana z Vivien. Nie pamiętam. Chyba, że tam zdobędzie kolejną frytową figurkę. Way. Ricky sent me. Didn't he tell you? No, I was expecting Ricky. Everything okay? Everything is not okay. Is it wrong of me to want to see my boyfriend? Why do I have to put up with this? No, Vivi, it's not wrong. And you put up with it because Ricky loves you. But... But what? Since your boyfriend isn't driving, I get to sit in front. Why are the bad ones always so good looking? I'm Sandra. What's your name again? It's Wei. Ricky talks about him a lot. Oh, all nice things, I'm sure. And you're here to basically do whatever we want? Something like that. What do you have in mind? Do you have steady hands at high speeds? Yeah, absolutely. I mean, I can provide references if you like. Are you trying to talk him into one of those street races you always go on about? No pięknie, będziemy się w takim razie ścigać zapewne. So what's the deal, Wei? You a gangster like Ricky? He's not a gangster, don't say that. Let's say I'm as much of a gangster as Ricky. Oh, that's too bad. Recently I've wanted to date a gangster. Well, maybe I'll see if I can find one for you. That would be nice. What's Ricky doing anyways? Why is he too busy? I don't know. Something with Sonny. Sonny? That guy's a creep and a perv. Sorry, Vivi. It's okay. Why? What'd he do? Nothing. But he tried. I was at a party on Wallace Chung's yacht. I was like, 16. I got so high. Great party. Anyways, Sonny was there. He was all, impress me and maybe I'll make you a star. He wanted me to fuck this old guy he was with. And Sonny wanted to watch. Interesujące. That's him, pull up. Hi, Alex. How are you? This is your new boyfriend? Not yet. Why? Are you jealous? Of this guy? Hey, so Sandra says you like to race. How about it? Now, if you win, I'll let you take the girls home. Wei? I'm not sure how much that's worth. Okay. We race for the girls and $100,000. Sure, I'll take your money too. You racing with the girls in your car? The extra weight will slow you down, idiot. Think of it as your head start, Alex. Because you're gonna need it. Think of it as your head start. Jebany złamas. Ja zaciąg tylko mu pogarzę. No ale masz fajną brykę, to musisz przyznać. Dobra. No to jedziemy, musimy w to wygrać. Teraz poprawię coś, nie, dobra, jedziemy. I oczywiście wygrać ten wysiłek, inaczej to nie ma sensu. Sweet! No i coś, kurde, oko zaczyna swędzić. Shit! Dobra. Na razie jest nieźle. Ma to w dupie. Zresztą mnie trochę spowalnia. I uderzanie w barierki. Mamy prostą, więc dajmy ile fabryka dała.
Na całe szczęście to kurde nie są okrążenia, bo mi się chyba wkurzył. To jest circuit. Nie circuit, tylko sprint. Damy radę, już tam uciekamy policji. Albo i nie. No ci tam zostali grubo w tyle. Wow. A czego ty nie lubisz? Mała, oj! Dobra, nie zauważyłem tego. Dlaczego oni na szczęście są tak daleko? No dobra, wyszedłem z wpływu policji i wygraliśmy wyścig. Tam jeszcze ludzi przyjechałem. Co tam? Oh my god, my heart is beating so fast. Great. Steady hands. Gotta give you that. Thanks. I'll get a room, you two. Oh shit! The police! Co musi wywijać? Now cops, perfect. A do samochodu Rickiego, czyli ten. Kurde, że strzelają. Are they after us? Oh no. Don't worry. It'll be fine. Right way? Yeah, it'll be fine. Don't worry. Wow. Co ja zrobię? Dobra, mam gdzieś te odznaki tutaj. Musimy wiać. Może coś... Juhu! Skok, kurde, za 10 punktów. Znowu to też już, kurde, ledwo zipie. Ale no, dzięki temu uciekniemy. Oh, you lost him, thank God. Nice work, Wick. No spoko, nie ma sprawy. Może, że on jest coraz mniej sterowny ten samochód. No, dosłownie. Jaki wrak. That was fun, Way. Thanks. Anytime. Vivi, give Way my number and tell him he can take me out on a second date. Sandra says you can take her on a second date if you want. Yeah, I got that. Thanks. Thanks for taking us out today. It was my pleasure. Hmm. Znowu szkodzone, wygięta blach. Ale spoko, ważne, że się im podobało. No triady, mieszkanie w Kennedy Town. Dziennikarz oświeczny z Sunny Wu. Numer telefonu Sandry. Mam kolejną randkę, super. I nowe mieszkanko. Kennedy Town tym razem. No to Wayne nieźle się ty kurde urządził, zobaczcie. Pełna klasa. O, Liana. Way, it's Liana. I need your help. Yeah, sure, what's going on? My friend Katushka, she's gone missing. Nobody's seen her in a week. Katushka doesn't have a visa, she's illegal. Girls like her go missing all the time, but usually they don't have anywhere to go for help. I'll check it out. Would you? Oh. No proszę. To mamy sprawę policyjną w takim razie. I can't believe you're arguing with me on our anniversary. You're the one with the sore feet. Dzień dobry. Can I help you? Tak, ja poproszę motor. You go enjoy yourself. Instrumental version of Miles to Go from Stateless. Co my mamy? Mamy tempomat, mamy pech i dostępna jest nowa sprawa.
Autotune Radio, followed by the Floating Points remix of Tailor Made by Daedalus, then the Fortet remix of Volcano by Antipop. Zrobimy sobie jeszcze, myślę, że właśnie z tym samochodem super zadanie. Co się dzieje? Nie może to zadanie policyjne zobaczyć, ile tutaj jest do robienia cały czas. Nie jest, za chwilę wracamy w takim razie. No moi drodzy, wracamy. Tu mieliśmy jechać. I tędy. Dobra, teraz w tą drogę i zobaczmy. Wiecie, jak grałem po raz pierwszy w tą grę, nie wykonywałem tych zadań, więc jestem ciekaw, co tutaj będzie kolejne. A też o dziwo nie miałem tych zadań takich stricte policyjnych. Może to była jakaś uboższa wersja niż to, co ja teraz mam. Zobaczmy. Co? Nasza lokacja została wygrana. Bądź sam. Dobra, zobaczmy, o co chodzi. Kilometr do przejechania. Zadawamy sobie ładunek MP. Stru. Jak to jest fajne. Chwila. Gdzie to dokładnie jest? No, na brzeżu. No nie, że mogę tędy pojechać, tu. This thing's like remote control. Someone hacked the auto drive system. Hang on. The car's driving itself, Wei. It's programmed to get you to your destination safely. Why did it kick in now? It's programmed to identify incoming threats and take over driving duty so you're free to defend yourself. Free to... I've armed the guns remotely. They're ready to fire. GRB? Serio? Okej. Nie! Co to, kurde, minigany? Jo, to są minigany. Zajebiście! Dobra, ale mam tylko 4311 pocisków, więc trzeba uważać. Stay steady! Nie, beczny to jest, ten samochód, który sam się prowadzi. Super! Wow! Co tu się dzieje? Przeładowanie. A mogę ja cały czas dwie. Rozwal mi. On już troszeczkę wstaje.
przeładujmy. A ja mam też MP. Super. Co tu się dzieje? Rety! Nie podoba, by samochód został mocno uszkodzony. Ładnie powiedział, ale EMP na nich nie działa. To jest mocno kurde uszkodzony ten samochód. I kurde bawię zamiast strzelać. No ale do jakiejś garaż żeśmy dojechali. No ale teraz muszę ostrożnie, on się cały dymi, więc za chwilę wybuchnie. Muszę dosyć ostrożnie teraz pojechać. Wow, ale dostaniemy wieżyczki na nim! O kurde, dobra! Mi się ten zadanie chce naprawdę podobać. EMP, wieżyczki! Co? Wieżyczki. No dobra, to było niezłe. Teraz tak, myślę, że pójdziemy z tą nową sprawą, zobaczymy, co się stało z tym. Łezu, ten samochód jest jeszcze szybszy teraz. Zobaczymy, tam już pojedziemy tam na miejsce. No, jest jeszcze szybszy niż był. Zobaczymy, o co chodzi z tą sprawą. Ale ją zaczniemy już w następnym odcinku. Tu tam teraz dojedziemy sobie. No, ale powiem wam, że ten samochód jest zaczepisty. Jest strasznie szybki. Wow. Powinien zrobić takie coś w GTA, na przykład taki samochodzik. Chwila, tu mam jakieś zadanie poboczne. A to jest triad, w dupie. Nie będzie chodzić o pozwalanie. Ale mam tylko 200 pocisków. To jest, wbrew pozoru jest bardzo mało. Znaczy, jeżeli on wypluwa, kurze, 100 na minutę. O. Nie, nie ma samochodu, ale właśnie oberwałem ostatni kretyn. Wypadłem przez przednią szybę, która chyba nie została uszkodzona. Na przykład, jak pewnie też trzeba uważać, że się jeździ. I cóż, moi drodzy, w tym jest. Podziękuję wam za uwagę. Trzymajcie do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej, cześć, pa!